Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie kolejny challenge Brawl Stars. Tym razem będzie to 1 vs 1, bo mamy challenge na duelsach. Jak widzicie, ja już tutaj zagrałem 3 etapy, udało mi się przejść. Niestety dwie porażki mam, więc jeszcze 2 razy mogę przegrać. No i niestety nie, jeżeli przegram 2 razy, to nie przejdę tego challenge'u, nie dostanę mega boxa, ale mam nadzieję, że się uda. Zostawiłem sobie tutaj na odcinek 2 etapy, mapka pierwsza wygląda tak, no i mapka druga wygląda tak. Zobaczymy jak pójdzie, niestety 2 razy przegrałem, dość słabo, no ale trudno się mówi. Na początku zostawcie łapkę w górę, zostawcie też suba na kanale, no i dajcie znać, czy wam się udało przejść ten challenge. I myślę, że będę sobie zaczynał. Ja zagram sobie Spike, Eevee i Tara. Oczywiście pierwszą postacią będzie Eevee, którą zagram. Mapka, tak jak pokazywałem, już wygląda też tak. Więc polecimy sobie. Mam nadzieję, że uda się wygrać. No, nie chciałbym przegrać na pewno. Także zacznijmy. Mam nadzieję, że tutaj da radę ten Team Comp. W sumie pierwszy raz gram tą mapę na tym challenge'u, więc zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie, czym tu się gra. Może ktoś będzie miał coś lepszego, także ja już myślę, że zaczynam. I zobaczymy, co nam, kogo nam tutaj wylosuje, jakie postacie. Okej, mamy Stu, Squeak i Shelly, dobra. No teoretycznie Shelly dość słabo, no ale zobaczymy. Ja tak jak mówiłem, gram najpierw Eevee, później Spike, no i Tara. Zobaczymy jak pójdzie tutaj na tego Stu. Dobra, na razie w sumie wygrywam. Okej, dostałem niestety raz, załadował sobie ulta. Dobra, może go trochę tutaj przypuszczę, ultem się zastawię. Dobra, udało się, ale mamy ubitego Stu. Teraz Squeak. Ja oczywiście dalej gram Eevee. No w sumie myślałem, że trochę ciężej pójdzie na tego Stu, no ale udało się łatwo wygrać ten Squeak. To raczej też nie będzie problem, bo już tutaj dostał sporo. 840 HP, ja sobie przeskoczę tam. Okej, niestety to nie wyszło, ale on się nie może wyleczyć, całe szczęście. Ojej, bo jeszcze mnie tutaj ubije. Dobra, ja się może trochę tutaj wyleczę. Na spokojnie, nie będę go tutaj tak gonił, bo miałem szansę go ubić, no ale prawie padłem, więc no nie za dobrze. Dobra, mój ult go trochę tutaj poubija. Ja go trochę przytrzymam, no i mamy wygraną gierkę. Nie będę mu ładował ulta. Została mu jeszcze tylko Shelly, więc zobaczymy jak pójdzie, co on zrobi z tą Shellką. Ja jeszcze mam do dyspozycji dwie postacie, więc spokojnie, myślę, że tego nie przegram. Dobra, będzie się chował, będzie prawdopodobnie chciał tutaj zagrać na czas. Dobra, dostał trochę, jeszcze dostał. Okej, wyleczył się niestety. Dobra, dostał trochę i już tutaj muszę go dalej gonić. Dobra, żyje, już tutaj trochę agresywnie, ale udało się wygrać. Pierwszy mecz na tej mapce mamy wygrany. Nie było to ciężkie. Całkiem łatwo tu poszło. Golda trochę wpadło, będę mógł sobie ulepszyć tutaj postacie. W sumie już mogę, więc ulepszę sobie tutaj tą postać. 10 level, jeszcze trochę i będę mógł na 11. No i ogólnie tak to wygląda tutaj. Lecimy sobie z kolejną gierką. Ja myślę, że nie będę nic zmieniał, bo poszło tutaj dosyć spoko. Jeszcze jedna gierka na tej mapce, no i później tutaj. Więc mam nadzieję, że nie przegram tylko. No i lecimy sobie z drugą grą na tej mapie. Mamy znowu Shellkę, Ems i Edgara. Ojojoj, na tego Edgara może być problem. I Ems w sumie, jak będzie movementować dobrze. No ale to zobaczymy oczywiście. Na razie tutaj idziemy na tą Shellkę. Czy to jest bot? Chyba to jest bot, tak mi się wydaje. Dziwnie tutaj chodzi. Ale trafić nie mogę, więc trochę lipa. Ja też nie chcę się dać tutaj za bardzo obić. Okej, czemu on tak leci na mnie? Okej, chyba mi oddaje ten mecz, czy nie? Nie oddaje. Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. 1100 HP zostało. Okej. Dobra, dostała. Jeszcze dostała. Gadżet tam zużył, więc spoko. Mamy jeszcze teraz Ems. Tutaj ja może rzucę tego ulta, tak? Nie chcę też podchodzić za bardzo. Poczekamy sobie, niech ten ult poleci. Okej, dobra, ona tam się działa, więc wyleciałaby pewnie na mnie, gdybym tylko podszedł. Okej, czy on tu jest? Czy go nie ma? Czy gdzieś z tyłu? Dobra, ja się też cofnę trochę. Tutaj doładuję sobie ammo. Dobra, będzie tu? Jest tam, dostała. Okej, odskoczymy. Dokładnie. Bałem się tego właśnie, że wyleci. Na szczęście udało mi się tutaj przeżyć. Teraz się teleportuję. Okej, prawdopodobnie będę miał tutaj ciężko. Chociaż dosyć 1100 HP. Ojojoj. Dobra, wiecie co? Ja może tak? Okej, chciałem jeszcze skakać, ale udało się to jakoś porobić. Mamy teraz Edgara. Muszę uważać na pewno na ulta. Dobra, ja sobie tutaj na spokojnie odskoczę. No i myślę, że jestem już tutaj bezpieczny. Chyba, że kolejnego ulta ładuję, dokładnie. A ja już gadżetów niestety nie mam, ale 850 HP. Nie, on się na pewno wyleczy. Ja nie jestem w stanie go tutaj ubić, niestety, więc nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że będę miał teraz problem. Okej, czy uda się?
Udało się, bo miał jakiegoś laga, czy coś w tym stylu, czy po prostu mi oddał. Nieważne, udało się, więc lecimy sobie z kolejną mapką. Kolejna mapa wygląda tak. Komnata strachu. Też na tej mapie jeszcze nigdy nie grałem, nie wiem co tutaj w sumie wziąć. Dobra, myślę, że zostanę tak, nie będę tutaj nic zmieniał. Myślałem nad jakąś EMS czy coś, jakby mnie jakiś tank tutaj na środku puszował lub coś w tym stylu. Ale wiecie co, myślę, że pierwszy mecz zaryzykuję i zagram tak. Najwyżej później coś sobie zmienię, no to oczywiście zobaczymy. Myślę, że te star powery wszystkie zostaną takie jakie są. Tutaj w spajku podkręcenie. Czy tu jest sens podkręcenia? Myślę, że okej, może być, tylko sobie zmienię skina może na... może niech będzie w sumie, czekajcie, może niech będzie ten. Więc polećmy sobie z przedostatnią gierką, miejmy nadzieję, że nie przegram tego i zobaczymy co tutaj jest. Lola, okej, Lola, Daryl, Leon. Wiecie co, myślę, że mogę mieć tutaj problem, chyba, że nie będzie ogarniał, ale w sumie dość spoko ma te postacie. Okej, tutaj jest pierwsza Lola, później Daryl, ja mam później Spike'a, więc nie jest najgorzej. W sumie mógł sobie Daryla wziąć na początek, żeby sobie ulta ładować do następnych, no nie wiem, ja bym w sumie może tak zrobił. No ale ja nie gram z żadnym Darylem, poczekam sobie, boję się, że to jeżeli na czas byłoby grane, na strefę można tak powiedzieć, to mam trochę mniejsze szanse. Chociaż ja ją tutaj cały czas obijam, lolę, no a on mnie, nie wiem, tam może raz trafił. Dobra, teraz musi wejść, ja sobie tutaj środek przejąłem i udało się ładnie wszystkim trafić. Teraz kolejną postacią u niego będzie Daryl, ja dalej gram Eevee. No i lecimy na środek, tutaj Daryl wszedł. Dobra, dostał sporo, od razu go tutaj puszujemy, przeskoczę sobie, żeby go ubić. Dobra, udało się dość łatwo, spoko. Mamy teraz Leona, który ma ulta. Ja niestety tego ulta wyrzuciłem. Okej, udało się go trafić, udało się znowu trafić i znowu, no dobra, ten gościu to zepsuł. Totalnie, ledwo tutaj przeżyłem jeszcze, ale totalnie to zepsuł, mógł sobie jakoś bokiem obejść tym Leonem czy coś. No ale trudno, w ogóle tutaj jakieś puchary pokazuje, jak to jest challenge, w sumie to ciekawe. Czy ja dostaję te puchary, czy nie, raczej to jest jakiś tutaj błąd. I odbieramy sobie skrzynkę, zobaczmy co tutaj ciekawego, no i same punkty mocy, token dabber, spoko. Dobra, więc sobie zacznijmy, mam nadzieję ostatnią gierkę i mam nadzieję, że tego nie przegram po prostu. Gramy też na Eevee, Bee i Barley'a. Okej, Barley w sumie dość ciekawie. Myślę, że będzie tutaj troszkę problem. Chyba, że nie będzie ogarniał. Oje, niestety internet. Dobra, dostał tam. Ja też niestety dostałem. Ajajaj. No, w sumie jestem trochę na przegranej pozycji, bo mam mniej HP, ale się wyleczyłem. Dobra, okej, nie mogę go trafić w ogóle. On mnie wszystkim trafił jak na razie i niestety zginąłem. 1-1 na Eevee, przegrałem. Ajajaj, mnie tutaj dość ładnie porobił. Okej, żeby teraz tylko tym Spike'iem się tak nie dać. Okej, no i znowu dostałem sporo. Mam też gadżet, muszę pamiętać. Okej, dobra, żyje. Będzie skakał oczywiście, dokładnie, skoczył. Dostał dość sporo, oj, strefa jeszcze, dobra, niebezpiecznie chwilę było. Postawimy sobie gadżet, okej, od razu go zniszczył. Dobra, jakbym go trafił, byłoby spoko, ma, dobra, 700 HP ma. Teraz ja tutaj jestem trochę na wygranej, okej, ammo nie mam. Dobra, trafię go, trafię? Nie, niestety nie trafiłem. Dobra, bo jeszcze bym to przegrał, udało się, on ulta zepsuł. Teraz gram Spike na B, więc no, wydaje mi się, że mogę mieć tutaj problem, zwłaszcza, że jeszcze gadżetów nie mam. To też trochę lipa. Dobra, walniemy sobie takiego ulta. Trafiłem. Okej, dostanie. Niestety nie dostała, ale tutaj trochę nie fart. Oj, mocniejszy atak, ale dobra, zepsuł to. Dwa razy dostał. No i mamy kolejną rundę wygraną. Teraz Spike na Barley'a. Zobaczymy, jak to pójdzie. Oby tutaj wszedł w środek. Dobra, wszedł. No i teraz, żeby ten tutaj Karbal trochę trafiał, byłoby okej. Dobra, ult taki. Jeszcze się tutaj leczy, ale dostał. Ładnie tutaj udało się go ubić. No tutaj na Eevee 1 vs 1 przegrałem, ale finalnie w sumie całą tutaj gierkę udało się wygrać na Barley'a, Eevee i Bee. Myślałem, że tym Spike'em tutaj na tą Eevee też przegram. Na szczęście nie, na szczęście się udało. W sumie ani razu tary nie użyłem, no ale to chyba dobrze. W sumie w tych poprzednich też rundach gorzej mi szło niż tutaj, a to wydaje mi się, że powinno być na odwrót, że na początku łatwiej, później ciężej, no ale nieważne. Mamy tutaj challenge oczywiście zrobiony, odbieramy skrzynkę, no i mamy kolejne punkty. Okej, i teraz Megabox, szybko kliknąłem, ale od razu się pojawił, więc lecimy. 8, myślę, że jakiś gadżet byłby, czy... Okej, chyba Star Power, dokładnie, Star Power do
Janet, więc spoko, 30% szybciej. Pierwszy w sumie mój star power tutaj do tej postaci. No i myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Mamy challenge zrobiony. Dajcie znać, czy wam się udało zrobić ten challenge na 10 wygranych. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się odcinek spodobał. Zasubskrybujcie kanał. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Siema.